Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i kolejny odcinek z FIFA World Cup. Jak wiecie, pewnie wyszły nowe SBC. Pierwsze właściwie, jakie wyszły jako nowe SBC w FIFA World Cup. I mamy SBC Kolumbia, Japonia, Polska i Senegal. Co tydzień będą czterech nowych zawodników, cztery nowe narodowości będą do uzupełnienia. I jak widzicie, jak wejdziemy w Jamesa, trzeba zdać 11 zawodników z Kolumbii, żeby dostać tą kartę Jamesa i oprócz tego dostajemy 5000. Ja kartę Jamesa mam, Roberta Lewandowskiego też mam kartę, Kagawę też mam, nie mam tylko i wyłącznie Mane, ale nie mam też Senegalczyków, żeby zrobić to SBC. Także zrobimy po prostu sobie pago planning za 200000, jeżeli się uda uzbierać Senegalczyków, to zrobimy to SBC, jeżeli nie, to po prostu będzie to odcinek informacyjny, że takie SBC są i po prostu mówiłam, że takie SBC no, wychodziły co tydzień w środę o 19. I będziemy dostawali po prostu nowych czterech zawodników, nowe cztery narodowości. I pewnie będziemy dostawali po prostu najlepszego zawodnika z tej narodowości, z której jest SBC. Także przechodzimy do pago openingu. Nie wiem, zobaczymy za ile otworzymy, zobaczymy ile trafów będzie dobrych. Myślę, że za 100 tysięcy na pewno otworzymy. Także zobaczymy jakie będą trafy. Więc będę wam pokazał po prostu te najlepsze paczki, które trafiłem. I co, widzimy się w najlepszych trafach. I teraz dopiero żałuję, że wyrzuciłem z zespołu praktycznie wszystkie karty z Afryki, z wszystkie zespoły z Azji i tak dalej, bo teraz by się ich pewnie użyło, a teraz tak naprawdę muszę tych zawodników wszystkich od nowa zbierać. Belgia, napastnik Lukaku, którego nie mam. Bardzo fajny traf na początek, to jest bodajże trzecia moja paczka, także bardzo fajny traf. Okej, pominąłem, ale chyba mamy, tak jest, Kyle Walker, czyli praktycznie najlepszy prawy obrońca w grze. Niestety pominąłem, nie wiem czemu, ale mamy Kyle Walkera. Okej, przewinąłem po raz kolejny, a to był walkout, wydaje mi się, że to był Silva, 87. Tak jest, Silva i Vasquez jeszcze 83, także przewinąłem walkout, ale mamy Silvę. Środkowy obrońca z Niemiec, jest to walkout, będzie to Boateng albo właśnie Hummels 90, którego niestety już mam. Okej, mamy jak widzicie Makuszewskiego, także przyda się do SBC, o Lewandowskiego. I Hummels do duplikatów. Okej, po raz kolejny prawoskrzydłowy z Hiszpanii walkout i po raz kolejny jest to Silva, czyli drugi raz w tym pago openingu. Środkowy obrońca z Francji, jest to Laurent Kościelny, myślę, że chyba wydaje mi się, że go jeszcze nie mam. Tak jest, nie mam jeszcze Kościelnego, także na pewno się przyda i Japończyk do SBC o Kagawę. Hiszpania, lewa obrona, mam nadzieję, że Jordi Alba. Tak jest, mamy Jordiego Albę, najlepszy lewy obrońca według mnie w grze. Dodatkowy mistrzostw świata. Okej, jak widzicie mamy 850 tysięcy, czyli otworzyliśmy paczki za ponad 150 tysięcy. Otworzę jeszcze za 50 tysięcy, czyli tam nie wiem, 6-7 paczek chyba. I zobaczymy ilu zawodników mamy do zrobienia tych SBC. Jeżeli da się jakieś zrobić, to zrobimy. Jeżeli nie, to zobaczę jak dużo im brakuje i czy opłaca się otwierać jeszcze bardziej, jeszcze więcej tych paczek. Środkowy obrońca z Hiszpanii, Fernandez, którego już mam. Okej, także ostatnia paczka. Zobaczymy co się uda w niej trafić i patrzymy w zespół ile mamy zawodników z Polski, Senegalu, Kolumbii i Japonii. Argentyna. Lewe skrzydło to będzie chyba Di Maria. Nie, a Gomez. I okej, jak widzicie z Polski mam zawodników chyba 14 czy 15, jeszcze tam mam kilku zawodników, ale potrzebna jest ocena 80, czyli prawdopodobnie trzeba użyć Glika, plus do tego Piszczek myślę, Fabiański, Szczęsny, jakoś w tym stylu, bo na pewno nie będzie oceny. Więc na ten moment nie będę tego robił, bo po prostu nie mam jak. Chyba, że dam Lewandowskiego i go odzyskam z powrotem, ale nie wiem, czy jest sens. Myślę, że nie. Myślę, że poczekam z tym, jak trafię po prostu Piszczka. Chociaż nie wiem, czy w ogóle będę robił to SBC, bo po prostu Lewandowskiego już mam i nie wiem, czy jest sens robienie tego o 5000. Zobaczymy inne reprezentacje. Senegal na przykład. Okej, jak widzicie, z Senegalu mam tylko 5 zawodników, więc też tego nie zrobię. W Kolumbii mam zawodników chyba 8. 2, 4, 6, 8, 10 mam zawodników z Kolumbii, ale to także i tak mi brakuje jednego zawodnika. I myślę, że i tam jest też ocena 80, więc też tego nie zrobię bez użycia Jamesa Rodriguez'a, więc nie wiem jaki jest sens ma to SBC w ogóle. W ogóle po co w tym SBC jest jakakolwiek ocena? Naprawdę kolejna rzecz, którą zrobiło EA i po raz kolejny to źle zrobiło moim zdaniem. Nie wiem, napiszcie jakie wy macie o tym zdanie, bo dla mnie jest to po raz kolejny zrobione coś źle przez EA. I ostatni jest Japonia, też mam Kagawę oczywiście i tu mam zawodników 7-8 chyba.
Także też tego na ten moment nie mogę zrobić. Więc okej, okay, także wiecie co, nie ma sensu chyba, żebym więcej otwiera paczki, bo i tak tych SBC, no nie wiem, nie opłaca się nam dla mnie robić, bo no zawodników już mam, a końcy naprawdę tak mała ilość mnie nie zadowala, żeby robić po prostu, nie, żeby wymieniać tych zawodników. Jeżeli będę miał duplikaty, to wtedy je sobie po prostu zrobię. I co, widzimy się jutro w kolejnym pack openingu. Jeżeli chcecie, żebym robił takie pack openingi jak dzisiaj za 200 tysięcy, piszcie w komentarzach, ja się postaram coś takiego robić. A jutro będzie odcinek z 4 gwarantowanych totsów Ultimate, także mam nadzieję, że będzie naprawdę fajny odcinek. A już to było tyle i widzimy się jutro. Na razie.